Cześć, nazywam się Artur Kucharzyk. Od 5 lat zajmuję się nieruchomościami. W chwili obecnej posiadam dwie firmy zajmujące się zarządzaniem oraz inwestowaniem w nieruchomości w Rzeszowie i nie tylko, ponieważ posiadam także oddziały w innych miastach. Poza tym także prowadzę tutaj oddział Stowarzyszenia Mieszkanicznik, które zrzesza właścicieli nieruchomości na wynajem. Specjalnie dla czytelników czytajrzeszów.pl dzisiaj opowiem Wam o tym, w jaki sposób znaleźć mieszkanie na wynajem, jakimi kryteriami się kierować, aby było to skuteczne. Zapraszam. Pierwszym czynnikiem, który musimy sobie określić, to po prostu co chcemy wynająć. Ku temu najlepszą metodą będzie po prostu zrobienie sobie tabelki, czy to Excel, czy to zwykła forma papierowa. W tabelce warto sobie określić kryteria, jakimi będziemy się kierować. Przede wszystkim, jaki mamy na to budżet. Czy kierujemy się tutaj większą kwotą na wynajem, czy mniejszą, ile mamy po prostu w kieszeni co miesiąc. I uwaga, warto zwrócić uwagę na łączne wszystkie koszty mieszkania, które musimy ponosić. Oprócz samego czynszu najmu do właścicieli, musimy ponosić także opłaty administracyjne do spółdzielni, prąd, gaz, wodę, internet, a także jeszcze inne rzeczy. Jakie? To jest ważne. Nie sugerujcie się tym, że ktoś Wam powie, że mieszkanie jest bezczynszowe. Nie ma czegoś takiego jak mieszkanie bezczynszowe. Dlaczego? Ponieważ są opłaty, które i tak musisz ponosić, które albo są zawarte w tym tak zwanym czynszu, czyli opłatach do spółdzielni, albo nie. Jak na przykład woda, gaz, czy po prostu wywożenie śmieci lub dbanie o okolice bloku, sprzątanie klatki i tak dalej. Kolejnym kryterium, które warto sobie określić, jest lokalizacja. Jeżeli jesteś studentem, sprawdź sobie, jak blisko masz uczelnię, w jakich miejscach w Rzeszowie będziesz musiał poruszać się do tej uczelni. Czy dana lokalizacja jest bliska czy daleka, jak z dojazdem, jak z komunikacją. Sprawdź sobie połączenia autobusowe. Jeżeli z kolei jesteś osobą pracującą, to czy chcesz mieszkać blisko pracy, czy na przykład blisko centrum rozrywki, w ogóle centrum, rynku, czegokolwiek takiego. Może lepiej będzie bliżej centrum wynająć sobie mieszkanie, ale z dobrym dojazdem do pracy. I też nie kieruj się stricte odległością w kilometrach, ale dojazdem. Czasem stosunkowo bliska odległość może spowodować to, że będziesz stał pół dnia w korkach, a kilka kilometrów więcej może spowodować, że będziesz dojeżdżał 10 minut do pracy. Kolejną istotną rzeczą, którą musisz sobie określić, jest wielkość mieszkania. Zastanów się, czy potrzebujesz trzypokojowego mieszkania, czy może kawalerki. Weź pod uwagę, czy chcesz z kimś mieszkać, czy samodzielnie. Oczywiście, samodzielne mieszkanie jest dużo bardziej komfortowe, ale jednak mieszkając z kimś, dzieląc na przykład mieszkanie, w którym będziesz wynajmował pojedynczy pokój, będziesz w stanie zapłacić mniej, więc zastanów się nad tym. Okej, jeżeli mamy już określone kryteria, jakiego mieszkania szukamy, w tym momencie mamy dwie opcje do wyboru. Albo możemy zacząć szukać samodzielnie, albo możemy skorzystać z pomocy pośrednika. Obie opcje mają plusy i minusy, jak wszystko. Jeżeli mamy czas i mamy wiedzę przede wszystkim, to możemy sobie samodzielnie zacząć szukać mieszkań. Wówczas warto wypisać sobie portale ogłoszeniowe, na których takich mieszkań będziemy szukać. Najprościej wpisać w podstawową wyszukiwarkę po prostu frazę "wynajmę mieszkanie w Rzeszów" i wypisujemy sobie listę portali z największą liczbą ogłoszeń. Jeżeli z kolei chcemy zdać się na usługi profesjonalisty, który nie dość, że zaoszczędzi nam czas, to dodatkowo pomoże nam podpisać dobrą umowę, zweryfikować mieszkanie i odpowiadać za to, wówczas polecam naprawdę skontaktować się z pośrednikiem. Zaoszczędzi nam dużo czasu, czasem nawet nerwów i pieniędzy. Najczęściej jednak usługi pośrednicze wiążą się z opłatą. Jest to przeważnie jednomiesięczny czynsz jako prowizja. Ważny także jest czas, w którym szukasz tego mieszkania. Najlepszym momentem na znalezienie mieszkania jest czerwiec oraz lipiec. Dlaczego? Ponieważ Rzeszów jest miastem studenckim. W związku z tym najwięcej lokatorów opuszcza mieszkania właśnie w czerwcu. W związku z tym lokatorzy opuszczający w czerwcu zwalniają mieszkania i właściciele tym samym te mieszkania będą chcieli jak najszybciej wynająć. Więc ogłoszenia już powinny się pojawiać właśnie w czerwcu. Wtedy też tych ogłoszeń będzie najwięcej, w związku z tym ceny będą szły w dół. I taki właściciel będzie bardziej skłonny do negocjacji. Zarówno ceny, czasu trwania umowy, czy różnych innych rzeczy, które przyjdą nam do głowy. Jeżeli już mamy znalezione mieszkania, które nas interesują, które chcemy obejrzeć, wówczas musimy się oczywiście umówić na oglądanie. Tutaj mała wskazówka, warto umawiać się na obejrzenie takiego mieszkania wieczorową porą. Dlaczego? Ponieważ zweryfikujemy sobie po pierwsze, jak sytuacja z parkingiem wokół naszego bloku, wokół naszego mieszkania. Po drugie, czy na przykład sąsiedzi, którzy się wprowadzają już przeważnie wieczorem, wracając z pracy, ze szkoły i tak dalej, czy są uciążliwi, jak hałasy w mieszkaniu, czy to wszystko nam odpowiada. Jeżeli już oglądamy samo mieszkanie, to musimy zwrócić uwagę w nim na kilka rzeczy. Przede wszystkim, jaki jest jego stan, jaki jest stan wyposażenia, czy całe wyposażenie, które jest w mieszkaniu nam odpowiada, czy czegoś nam brakuje. Oczywiście dopytujemy właściciela o czas trwania umowy, o okres wypowiedzenia na przykład,
oraz oceny oczywiście. I tutaj warto wszystkie te rzeczy negocjować. Jeśli chodzi o negocjacje, tutaj mocno zachęcam do takiej postawy bycia fajnym człowiekiem. Pamiętajcie, chcemy współpracować z osobami, które są zwyczajnie fajne, z którymi dobry mamy kontakt. Nie zachęcam do postawy typu wchodzimy, oglądamy mieszkanie, wytykamy jego wady, wytykamy zły gust właściciela. Naprawdę taka droga jest dość krótka i najczęściej zakończy się niepowodzeniem. Zwyczajnie negocjacje będziemy mieli spalone na starcie. W jaki sposób negocjować i co negocjować? Przede wszystkim cenę najmu, przede wszystkim okres trwania umowy, kaucję, czy jest, jeśli jest, to w jakiej wysokości. A w jaki sposób negocjować? Tutaj pokażę Wam dwa triki związane z negocjacjami. Po pierwsze, to proste pytanie. Drogi właścicielu, za ile tak realnie mógłbyś wynająć mi to mieszkanie? Usłyszymy tutaj jakąś kwotę. Niezależnie od tego, jaką kwotę właściciel nam zaproponuje, o ile nam obniży, musimy powiedzieć, kurczę, jednak spodziewałem się troszkę większej obniżki. Drugie pytanie, to pytanie, no dobrze, w takim razie, jaka jest ostateczna cena najmu? I pytamy, jaka jest ostateczna cena do momentu, aż właściciel powie, tak, to jest ostateczna cena. I tak podanym przed chwilą schematem możemy sobie oglądać kilka mieszkań. Wpisujemy je sobie wszystkie w naszą tabelkę, którą wcześniej przygotowaliśmy i po prostu pozycjonujemy je sobie, które z nich będzie najlepsze. Zachęcam do obejrzenia kilku mieszkań, nie kończenia na jednym, ale z drugiej strony nie zwlekajmy z decyzją zbyt długo. Dlaczego? Ponieważ jeżeli trafimy na mieszkanie, które będzie dla nas idealne, może być także idealne dla kogoś innego i gdy wrócimy z decyzją do właściciela po kilku dniach, może się okazać po prostu, że takie mieszkanie będzie już wynajęte. Także po to jest ta tabelka, że jak trafimy mieszkanie w idealnych kryteriach, które dla nas będą takie jak trzeba, po prostu je wynajmijmy. To tyle, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób wybierać mieszkania na wynajem. A teraz w kolejnej części opowiem Wam o tym, jak bezpiecznie wynająć takie mieszkanie, czyli przede wszystkim w jaki sposób i jak podpisać bezpieczną umowę najmu. Do zobaczenia!